Cześć, ja jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w ostatnim odcinku serii Zagrajmy w Spider-Man Silver Lining DLC. Pora połączyć siły Silver Sable, aby móc pokonać Hammerheada. Tak się składa, że Sable czeka na nas gdzieś tutaj, więc idźmy z nią pogadać i omówić nasze następne kroki. Bierzmy się do pracy. To gdzie jest ta baza, o której mówiłaś? Wow! Masz dużo lepsze zabawki niż ja! No to trzeba przyznać. Niewidzialna platforma na środku wody. Świetna ta niewidzialna forteca! Ale skoro cały Nowy Jork ją widział, Hammerhead zaraz tu będzie. Na to liczę. Nie marnujmy czasu. Zdobyłam laser klasy piątej. Musimy go skalibrować, żeby zapobiec przegrzaniu. Na szczęście piszę magisterkę z kalibracji. Zróbmy to! Od czego mam zacząć? Umieść działko na miejscu. Robi się. Wow, fajny laser. Obudowa zabezpieczona. I gotowe. Wcale nie. A. Musimy zresetować anteny namierzające. Nie ma sprawy. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wyjdź z hangaru i dostań się na pobliskie nadajniki. Się robi. Powinniśmy przegadać naszą strategię wobec Hammerheada, nie uważasz? A o czym tu rozmawiać? Znajdujemy go. Kierujemy laser na płytkę w jego głowie. Wiązka rozgrzeje stal niestopową do temperatury krytycznej. Zmieni jej strukturę molekularną. Zmiękczy ją, a ja pozbawię go przytomności. To wiem, ale skąd wiesz, że nie stopisz mu mózgu? Kiedy wilk atakuje owce, pasterz może go zastrzelić. Okej, okay, no to pani pasterz, pamiętaj, że mamy nie zabijać, jasne? Nie wiem, czy akurat Silver Sable będzie jakoś szczególnie na to uważała. To już Spidermana w tym głowa, żeby jakoś o to zadbać. Dopasuj długość fali. Okej, okay, po drugiej stronie również. No to w takim razie ruszajmy. Tę minigierkę znamy z podstawowej wersji gry. Nic nowego. Proszę, udało się? System wydaje się sprawny. Teraz musimy sprawdzić celowanie i poziom mocy. Super, chwila, ale nie zamierzasz do mnie strzelać, co? Jeszcze nie. Musisz wystrzelić te cele. Jasne. Okej, okay, gotów? Tak jest. Lecą bomby! Trafiłaś! Już! Jeszcze kilka. Pewnie, że dobrze się bawię. No proszę. No to jeszcze jedna. Niezły strzał. Z taką celnością to Hammerhead nie będzie miał szans. Czy tak wyglądają nowoczesne treningi strzeleckie? O, możemy jeszcze raz? Proszę! Dzieciak z ciebie. Tak, wiesz, każdy ma w sobie coś z dziecka. Wow! Wracaj, mamy jeszcze coś do zrobienia. Już lecę. Musimy dostosować nawigacyjny żyroskop stabilizacyjny do ciężaru lasera. Ależ oczywiście. A jak konkretnie to zrobić? Podejdź do terminala i zaczekaj, aż uruchomię system. No dobra, już się robi. System gotowy. Wchodzę. Okej, okay, to powinno wystarczyć. Wow. Jest już Hammerhead. Czy nie przyszedł za wcześnie? Połączyliście siły? Urocze. Niestety to wam nie pomoże. Sable, przydałaby mi się pomoc! Laser padł. Naprawisz go? Próbuję. Okej, okay, to ja się pobujam z Hammerheadem. Dobra, to sprawa osobista. Okej, okay, atakuj Hammerheada, by wystawić go na atak laserowy. Muszę wam podziękować, że pokazaliście mi, co robiłem źle przez tyle lat.
Jeżeli chcę rządzić tym miastem, muszę się rozwijać, ewoluować! Teraz, gdy to pojąłem, stanę się szefem, jakim powinienem być od dawna! Ale najpierw zabiję was oboje! Pytanie tylko, jak ja mam go atakować? A masz! Bo akurat nie wiem, czy na przykład sieć wystarczy. Dobrzy jesteście, ale nie tak jak ja! Tak jest! Dobra. Mogę go jednak związać. Myślisz, że to mnie boli? Ha! Nic mnie już nie boli! No ależ oczywiście, że tak. Spróbuj uniknąć tego! Okej. Sable, co z tobą? Laser znów hula. Trzymaj go w miejscu! Pierkowie, wkurza cię! W końcu mogę się do niego zbliżyć. No ale nareszcie jest, kurde, jakiś sposób na niego. Nie zamierzacie się poddać, co? Doceniam! Ale i tak was zabiję! Okej, okay, teraz na spokojnie. Znowu go spróbujemy związać. I atakujemy. Jeszcze chwila! Jest spętany, to dobry moment. To dawać go. Pożałujecie tego! My nie, ale ty tak! Patrzcie na mnie! Nie można mnie zabić! O nie, jeszcze kurde, mamy połagierów, z którymi trzeba sobie będzie poradzić chyba. Chociaż nie wiem, czy tracić na nich czas. Kocham twój sprzęt, Sable! I użyję go, by cię zgładzić! Nie mogę dać się trafić! Spokojnie, teraz go zwiążemy. Albo i nie. Dobra, słuchajcie, może to i nawet dobry pomysł, żeby teraz ich zaatakować, bo dzięki temu będę mógł się trochę podleczyć. Nabiję sobie koncentrację. To mi się teraz bardzo przyda. Tylko to, żebym za mocno nie obrywał dalej. Okej, i teraz. Tej walki nie wygracie! Trzymaj się z dala! Może użyć głowy! Dobra rada! Jasna sprawa. Nauczę cię szacunku! Dobra. I teraz. Związać go. Na tyle, na ile mi sieci wystarczy oczywiście. Zginiesz! Atakujemy. Mam go! Utrzymaj go w miejscu! Dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. To za Yuri! Boli cię już głowa? Nadal zero szacunku! Czego jeszcze trzeba? Wiesz, kogo szanuję? Ludzi, którzy wiedzą, kiedy się poddać. Rozpoczynam nalot! Szlak! Chybiłam. Nie przestawaj! Następnym razem trafisz! Wow, ale patrzcie na niego! Zrzucę bomby, a ty rzucaj nimi w niego! Jego tarcza jest zbyt silna. Muszę ją wyłączyć. Współpraca górą! Okej, okay, czyli coś takiego. W ten sposób usunąłem mu tarczę przynajmniej. I teraz mogę atakować. Dobrze. Jest to jakiś pomysł. Dobra, weźmy sobie może sieć uderzeniową tym razem. Lepiej uciekaj! Chociaż czy ona będzie tak dobrze działać? Idę po ciebie, Romaru! Powiedziałbym, że średnio. Jest szybki! Muszę być szybszy! Nie, jednak zwykła sieć będzie lepsza. No nic, gadżety nie zadziałają! Tak, czyli znowu muszę z bombami zadziałać. Zbliżam się! Bądź gotowy! Tarcza zniszczona! Super! O to chodziło. A weźmy może sieciobombę.
się doigrasz. Dobra, i teraz atakuj. Tak, trafiony! Dobra, to sprawa osobista. Ognia! Widzę, ruszam się. Muszę działać, zanim odzyska siły. Tarcza padła! Niezniszczalny, co? No chyba nie! Do tyłu, do tyłu. Macie talent! Dam wam szansę! Przyłączcie się! Albo gicie! Ja skorzystam z bramki numer 3! Atakuj go teraz! Współpraca górą! Panowie, po kolei, nie wszyscy naraz. Dobra, nie zdążę teraz. Za dużo ich tutaj, no. Oj, zdecydowanie za dużo. Tak, trafiony! Dobra, to sprawa osobista. To was kubaniec, no. No nie, znowu ma tarczę. Czekamy na bomby. Nadlatuję. Lewa! Tarcza padła! Niezniszczalny, co? No chyba nie! Jeszcze nie wystarczy. Ale zaraz go zwiążemy. Dobra, teraz latem. Zamierzam cel. A, powinienem jeszcze go zaatakować, kurde. Nie daj się trafić! Staram się! Niepotrzebnie się wycofywałem. Po tobie. Lecą kolejne bomby. Moja sieć nie przebije jego tarczy. Atakuj go teraz! No, ostrożnie, wycofać się. Nie mogę być na ziemi w takiej chwili, kurde. Współpraca górą! Tak jest. I teraz atakujemy. Znowu do tyłu. Sporo tej sieci muszę wpakować, żeby go unieruchomić. Ale zaraz się powinno udać. Kurde, jeszcze nie. Znowu ta tarcza. Bariera ochronna. Uwaga! Tarcza zniszczona! Ja cię kręcę. Ale przynajmniej nie ma już pomocników. Dobra, teraz! Zamierzam. No i teraz, oby to był już ostatni raz, bo ile można? A gdzie tam? No ale przynajmniej widać, że jakieś obrażenia mu zadajemy. Z czasem coraz to większe. Tak, trafiony! Dobra, to sprawa osobista! Uwaga! Tracimy ludzi! Nie. Zanim ja, kurde, zacznę atakować, to właśnie muszę jednak postarać się o to, żeby gościa związać. Teraz? Nie masz z nami szans! Dobra robota! Atakuj go teraz! Cały czas się staram atakować. I znowu ma tą tarczę. Barierę ochronną. Czekamy na bomby od Sable. Teraz! Współpraca górą! Połamie ci Sable! Okej, jest dobry moment. Jeszcze ten. Kurde. Ależ mi teraz odebrał zdrowia. No i szybko. Strzelaj! Próbuję. Nie teraz! Laser padł. Chwila. Mam pomysł. Długo się tak nie utrzymam! Trzymaj go! A co potem? Bądź gotowy do skoku! Czekaj, co? O kurde!
fajnie było. Hej, masz plany na kolację? Znam świetną pizzerię. Muszę wracać do Sunkari. No tak, przecież wojna czeka. Nie lubię walczyć. Ale robię co muszę, by pomóc swoim ludziom. Wiem. Zupełnie jak bohaterowie. Nie jestem bohaterką. Ale nauczyłeś mnie kilku rzeczy. Ach tak? Jakich? Chociażby jak rozbroić wrogów kiepskimi żartami. Właściwie to dobre żarty, ale wiem, że humor to subiektywna sprawa. Dzięki, Spider-Manie. Za wszystko. Nie lubię czułości. Tak, jasne. Oczywiście. Hej, słuchaj, możesz podrzucić mnie do miasta, bo przepłynąłbym, ale w życiu nie doczyszczę potem kostiumu. No i to by było chyba na tyle już, jeśli chodzi o ten dodatek, co? Powiem wam, że aż trochę przedwcześnie się moim zdaniem zakończyło, jeśli chodzi o tą walkę z Hammerheadem. Myślałem, że dłużej będą trwały przygotowania. Wow, tutaj patrzcie. Mamy małą dedykację dla Stana Lee, który przecież niedawno nas opuścił. Miło, że twórcy pomyśleli o tym, aby upamiętnić go tutaj, bo jakby nie patrzeć, gdyby nie Stan Lee, no to Spidermana nawet by nie było jako tej postaci. Standardowo jeszcze zanim się będę z wami żegnał, to zobaczmy, co się pojawi po napisach, tak jak to zawsze bywa w tej grze, czy to po podstawce, czy to po dodatkach. Gotowy? A proszę. Ach, wyrzutnie sieci chyba trochę cisną. Przyzwyczaisz się. Postaraj się nadążyć. Okej. Czyli Peter postanowił w końcu zabrać Milesa na poważniejszy trening, co? Szkoda tylko, że to tyle, jeśli chodzi o Milesa w dodatkach. Mieliśmy go tak naprawdę na przestrzeni wszystkich trzech dodatków, ale tylko w formie rozmów telefonicznych i teraz na koniec właśnie można powiedzieć, że taki zwiastun tego, co nas może czekać w kolejnej części. Ciekaw jestem, czy twórcy zdecydują się na to, żeby było dwóch Spider-Manów jednocześnie, w których będziemy się na zmianę wcielać. Może będzie jakiś tryb kooperacji, gdzie jeden gracz zagra Milesem, drugi Peterem. Jest tak naprawdę wiele możliwości. No ale widzicie, udało ci się ukończyć historię Silver Lining i na tym kończy się saga The City That Never Sleeps, czyli te wszystkie trzy dodatki, które składały się na tą kampanię. Właśnie o tej nazwie. Dobra, Hammerhead załatwiony, ale jego ludzie są nadal na wolności. Praca pająka nigdy się nie kończy. No tak, nie do końca są na wolności, bo zamknąłem już przestępców, to znaczy zaliczyłem wszystkie przestępstwa tutaj w tym dodatku i właściwie całość ukończyliśmy w 100%, czego dowodem jest teraz to złote trofeum, a oprócz tego odblokowałem ostatni strój w tym rozszerzeniu. Od razu też sobie to sprawdzimy. W poprzednim odcinku pokazałem wam ten kostium z filmu Spider-Man Uniwersum. Strój się odblokowuje za ukończenie wszystkich dodatkowych aktywności w tym dodatku. A tutaj za ukończenie samego rozszerzenia, patrzcie, kostium Spider-Man Cyborg. Ależ to wygląda. Ja tylko żałuję, że te nowe kostiumy wprowadzane w dodatkach w ogóle nie mają żadnych powiązanych mocy. Bo to też zawsze było fajne w podstawce, że każdy ten strój coś nowego
wprowadzał, jeśli chodzi o moc, ale też z drugiej strony, jakby nie patrzeć, już było tych mocy bardzo dużo właśnie w podstawowej wersji gry, co nie zmienia faktu, że i tak miło by było zobaczyć coś nowego. Tutaj też pytaliście, czy jest jakiś nowy wpis, ale jak widzicie, nie ma żadnego nowego wpisu w tym trzecim dodatku, dlatego też niczego tutaj wam nie pokazywałem. No i co? Mamy rzeczywiście postępy w kampanii, 100%, wszystko ukończone. Ogólnie akcja tego dodatku rozgrywała się od Midtown, tutaj do tych wszystkich dzielnic na południe miasta. Jeszcze zerknijmy sobie tutaj. Proszę bardzo, wszystko, zarówno jeśli chodzi o główną fabułę, jak i poszczególne trzy dodatki ukończone w 100%. No, trzeba przyznać, że ciekawie rzeczywiście się prezentuje ten strój Spidermana Cyborga. Jeszcze przez chwilkę sobie w tym stroju polatamy. Zatrzymajmy się w ogóle. Dziś mamy piękny dzień w Nowym Jorku. W końcu Hammerhead został zamknięty na dobre, mimo że jest cyborgiem. Muszę trochę pochwalić Spidermana i Silver Sable. W końcu to oni zadali decydujący cios. Jednakże mainstreamowe media prześcigają się w wychwalaniu tych stróżów prawa, więc pozwólcie, że zapoznam was z faktami! Hammerhead nigdy nie zaszedłby tak daleko, gdyby Silver Sable nie zostawiła swojego sprzętu w mieście. I nawet nie zaczynajcie ze mną na temat Spidermana, który podsycał wojnę gangów i wysłał wielokrotnie odznaczoną kapitan policji na urlop administracyjny. Więc jasne, uprzątnęli bałagan, ale to oni go narobili. Czekałem właśnie na to, żeby jeszcze się jakaś audycja J. Jonah Jamesona pojawiła, która podsumowałaby to, co działo się w dodatku, i nawet nie trzeba było długo czekać. Co do samych dodatków, to już też nawet nie chcę się za bardzo powtarzać, bo tak naprawdę już też mówiłem o tym przy okazji serii z poprzednich rozszerzeń i można to jak najbardziej odnieść również do tego trzeciego DLC. Mianowicie bardzo fajnie było tutaj znowu do tej gry powrócić. Ale jednocześnie trzeba też przyznać, że podstawka prezentowała jeszcze wyższy poziom, bardziej zróżnicowane. Mieliśmy tam poszczególne misje. Mówię tutaj teraz akurat głównie o fabule. W przypadku dodatków misje mniej więcej na podobnych schematach się opierały, chociaż też tam starały się coś ewentualnie chociaż w drobnej formie nowego wprowadzać. Na pewno tutaj w tym trzecim dodatku ciekawie się sprawdziły te dodatkowe aktywności, jeśli chodzi na przykład o nagrania, które ostatecznie nas naprowadziły na tą przemianę Yuri Watanabe. Dodatkowo nawet te kryjówki, do których wchodziliśmy, eliminowaliśmy kolejne fale wrogów, no to też ostatecznie się nam fajnie zamknęły w ciekawy wątek tego Davida, którego Spider-Man tutaj miał okazję poznać, więc trzeba przyznać, że tutaj właśnie też się te dodatkowe aktywności z przyjemnością wykonywało, żeby ostatecznie zobaczyć zwieńczenie tego wszystkiego. No i oczywiście nie należy też zapominać o Screwball, którą udało się po raz kolejny już po podstawce zapuszkować i miejmy nadzieję, że teraz zostanie w więzieniu jednak na dłużej, chociaż kto wie, znając tutaj twórców, to być może się zdecydują na powrót tej postaci jeszcze w kolejnej części, bo trzeba przyznać, że Screwball jest taka dość charakterystyczna. Oczywiście może być bardzo irytująca, ale prawda jest taka, że to jest też siła w kreacji tej postaci. Dla mnie Spider-Man, już też się powtórzę, ale jest to jedna z najlepszych gier tego minionego już właściwie roku 2018 i z przyjemnością rozegrałem te dodatki na kanale na 100%, bo po samej podstawce jeszcze się odczuwało taki niedosyt. Powiem więcej, nawet po tych dodatkach też czuję się niedosyt, chętnie by się jeszcze dłużej pograło, ale wycisnąłem już z tej gry wszystko, co tutaj się dało. Tak naprawdę, więc jestem ciekaw też waszych odczuć oczywiście.
Ja myślę, że teraz, jak już te wszystkie trzy dodatki się ukazały, to więcej sensu jest właśnie w tym, żeby zastanowić się nad ich zakupem. No bo w sytuacji, kiedy jeszcze mieliśmy to właśnie podzielone na trzy rozszerzenia, każdy dodatek w sumie nie był taki długi, ale teraz, jeśli połączyć to właśnie w pełną kampanię City That Never Sleeps, to mamy właśnie zabawę na kilka godzin, w zależności od tego, czy przechodzimy tylko fabułę, czy całość na 100% chcemy ukończyć, to tych godzin będzie więcej lub mniej, ale w przypadku przechodzenia wszystkiego w 100%, to myślę, że od 8 do 10 godzin spokojnie można te wszystkie trzy dodatki poświęcić i myślę, że fajnie je sobie właśnie ukończyć za jednym podejściem od razu. Ja oczywiście je w miarę możliwości przechodziłem od razu w okolicach premiery, więc siłą rzeczy miałem te takie mniej więcej miesięczne przerwy pomiędzy poszczególnymi rozszerzeniami, bo tak się one ukazywały, ale jednocześnie fajnie nam to tę historię zamknęło. Jared, zadzwoń do mojego lekarza, niech mi podwoi wszystkie leki! Ludzie, jestem na skraju załamania! Naoczni świadkowie potwierdzają, że mamy już nie jednego Spidermana, ale dwóch! Jeden już jest przesadą! Jakże ciężko jest mi się pogodzić z myślą o kilku zbirach bujających się po naszym pięknym mieście! To po prostu! Jared, chyba mam atak serca! Ludzie, muszę się położyć! Nie, nie wzywaj karetki, bo to za drogie! Wezwij taksówkę! Mam kupon w portfelu! Jared, nie grzeb mi w portfelu! Sam to zrobię! O kurde, ale się cieszę, że jeszcze trochę do was pogadałem, bo mieliśmy jeszcze jedną audycję. No ma to sens, bo najpierw J. Jonah Jameson nam podsumował tak naprawdę zakończenie głównego wątku, a teraz jeszcze skomentował to, co się wydarzyło po napisach końcowych, więc dopiero teraz możemy powiedzieć, że wszystkie audycje J. Jonah Jamesona wysłuchaliśmy. A właśnie, jakby jeszcze było mało jednego Spidermana, to pojawia się drugi, czyli Miles. I nie wiem, jak sobie J. Jonah Jameson z tym faktem poradzi, no ale to już raczej dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy Spider-Man powróci w wydaniu studia Insomniac Games. Ja się w takim razie będę z wami żegnał. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście w komentarzach podzielili się swoją opinią na temat tej gry, na temat trzech dodatków, które wam zaprezentowałem. I koniecznie zostawcie też kciuka w górę, jeśli seria przypadła wam do gustu. Bardzo się cieszę, że śledziliście ją z takim zainteresowaniem i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was do oglądania innych serii na moim kanale. Cześć!